kierują tym. Dlaczego emeryt ma 2000, a poseł 20, po 30 zależy? Tak, bo to nie może być równości. Czy pan wiadomo, akceptuje to? Wiadomo, kto tu rządzi, kto dzieli. Czyli pan zadowolony sposób, że dobrze pracują, tak? Co za zmiany w kraju dla pana? Żeby się żyło jeszcze lepiej, co musiałoby się stać? To niech zaczną myśleć tak logicznie. Logicznie? Tak, nie to... Jedni będą w jedną stronę, drudzy w drugą, to wóz rozerwią i będzie... Dlaczego podział jest taki, jak pan myśli, że tak ci ludzie są podzieleni, mało to do niego, czy nie dojdzie? Brzydko powiedzieć? No to zaczął, nie, brzydko to nie, tak, także nie musiał tego być. Kiedy to się zaczęło, w którym roku, jak pan myśli? Ja to powiem, jak każdy rządzi na swój strój, to wiadomo, o co chodzi, nie? No. Czy są porządni w polityce, uczciwi, tacy, że idą tylko nie po pieniądze, tylko żeby coś zrobić? To tak jak wśród wszystkich ludzi, są uczciwi i są, jak to się mówi. W każdym branży, tak? W każdym dziedzinie życia. Wszędzie jednakowo. Ja już przeżyłem tę 70, to już tak naobserwowałem się i Jaruzelskiego, i Gierka. To kiedy było najlepiej za pana? Dla którego rządu? Dla tego Gierka było lepiej, Ogólnie to jednakowo się ciągnie, bidę cały czas, no. Czyli jest bieda. Ale nie, no to dużo osób tu nagrywa, ma 1300, 400, jak pan to ocenia? No to w tej chwili 1300, to nie wiem, kto dostaje 1300. No ta najniższa chyba, co nie pracował. No renty może jakieś, no ale... Nie pracował całe życie, udawał bogatego, bo mąż pracował, żona nie pracowała. Teraz płacze, że na mleko... Czyli za późno się... U mnie emeryturą to krucho. Ile ty emerytury u pani? 1900. Niech pan sobie radzi za 1900. Jak żyć? Jak oszczędzać? No muszę jakoś żyć. No cóż, drogo. Wystarcza pani na wszystko? No raczej nie. Musi ktoś pomagać, jak to wygląda? No, to mąż. A, czy dwie są? Były sama pani Batyszko? Tak, żeby nie mąż, no to jakoś dwie to sobie radzimy. Co najbardziej zdrożało? Tak. Co najbardziej zdrożało? Czy jakieś rachunki? No, rachunki zaczynają drożeć, nie? Dopiero teraz będzie tam. Jak pani wszystko płaci, ile zostanie? A ile? A niecałe 2000 zostaje na... Z dwóch emerytur, tak? Tak, z dwóch emerytur. Ale pani nie rozrzuty, pani nie żyje, jakoś nie, na wakacje pani nie jeździ, jakieś masaże, stać z emerytów. Tak, nie stać mi, aparaty słuchowe mi potrzebne, nie mam pieniędzy. Ile aparat słuchowy kosztuje? No, 4-5 tysięcy. Co ma wziąć emeryt, na przykład, powiedzmy, aby pani miała 1500, są tacy ludzie, co mają zrobić? No, nie wiem, co trzeba zrobić. Nie wie pani. No. Jak pani po wyborach? Tusk przejął władzę, jak pani to wszystko ocenia? Dobrze czy źle? Oj, raczej źle. Jak było za jego pierwszych rządów, pamięta pani? Co było źle wtedy? No, praca, były mieszkania, czy tam było? No. Jeszcze powiem, sam pan wie, że 3 lata temu te pieniądze, które teraz mam, a 3 lata temu wydawało mi się, że mam ich dużo, tych pieniędzy, tak teraz mam ich tak, jakbym miał połowę. Może chodzi o drożyznę, tak? Że to wszystko rachunki... zdrożało i te pieniądze, które miałem kiedyś, nie są adekwatne do tego, do tej sytuacji, jaka teraz jest. Zupełnie. Tak bym miał połowę mniej. A tu jeszcze, jak ci nie dadzą tej czternastki, no to... Czy te emerytury nie idą w górę, że tak powiem, jak te ceny dają, wszystko na, wiadomo co, jak ma 2000 emerytury, to może wydać wszystko na używki, tak? No, załóżmy, idzie mi tam 1/3 na jedzenie, a resztę to do podziału, nie? Odkładać nie odkładam. Trochę, bo nie ma. Staniało tutaj, jedynie staniało coś, jakieś owoce, warzywa ostatnio, jak pan chodzi do supermarketu, szuka pan promocji, jak to wygląda? Od roku czasu widzę, że te ceny są w miarę takie... Stabilne już. Ustabilizowane. Dobre pytanie. O 14 emerytury pytam. Czy dostała pani 14, zadowolona pani, czy okrojona, jak to wygląda do internetu? Okrojona. Czy pani jest zadowolona? No nie. Ile pani straciła mniej więcej? 1000? 900 zł. Prawie 1000. No. Czy pani czuje się oszukana, można powiedzieć? No, oczywiście. Czy chyba pani z nowego rządu jest bardzo zadowolona? Ale proszę pana, to otwarcie wszyscy mówią, wszyscy posłowie, że emeryci są oszukani. Oszukani, niestety. Tak. Oczywiście. Czy ktoś więcej pracował, to czy ma więcej składów, to jeszcze mój radzę, nie dajcie 14. Powinno tak być? Proszę pana. Tylko tym, co mało pracowali i tak dalej, tak? Nie, to nie o to chodzi. Składa się to tak jednakowo, no bo lepiej... Idzie w niedzielę, tak. A kiedy mają... Na zakupy. A kiedy mają młodzi zarabiać w takim razie? Zakupy są cały tydzień. Jak będzie potrzeba, to się idzie... A to wszystko zamknąć, kina, teatr, wszystko zamknąć, tylko sklepy? To nie szkodzi, sklepy tylko. Tylko sklepy? Tak.
Bo mam takie pytanie, bo jeszcze komunie są. Ile w koperty się powinno dawać na komunie? Bo po 5 tysięcy dają po laptopy, wkłady laptopy. Tyle, ile kto ma. Tak, zepsujemy... Jak kogo stać? Jeszcze trochę będą dawać samochody. Trudno. Mają ludzie pieniądze, bogaci i ich dają. Zepsuje to dzieci według pani? No bo co później, jak ktoś dostanie same... Nie, zepsuje, wkład, to co później pani da? Zepsuje. Ja nic nie dam, bo nic jeszcze takie pytanie, jak się żyje na emeryturze, 30 sekund. Czy wystarczy na wszystko, jak to wygląda u pani? Czy, tak się wystarczy, tak. Jest dwa chociaż tysiące emerytury? Dzięki Bogu wystarcza. Pani, czy pani narzeka? Nie narzekam. Dziękuję. Pytanie, a niedziele handlowe pytam do internetu. Czy powinny być niedziele handlowe, takie pytanie? Czy powinniśmy robić zakupy i sprzedawać w niedzielę? Pani robi zakupy w niedzielę, jak to wygląda? Chętnie robię w niedzielę, bo to różnie bywa. Czyli pani by chciała? Oczywiście. A młodzi by sobie odpoczęli, znowu mówią. Jak pani to by rozwiązała? Żeby nie są pracowani niektórzy. Chcą niektórzy zakupy robić, każdy co innym. No wie pan, no... Pani może sobie zrobić na tygodniu. Ja mogę powiedzieć za siebie. A na emeryturze przecież pani może na tygodniu. Po co w niedzielę pani? No, dlatego, że różnie to bywa w tym tygodniu. Zależy od sytuacji. No my... A poza tym człowiek ma pamięć ulotną. Czegoś zapomniał kupić. Chyba, że to jest uciążliwe dla pracowników, to nie. A na przykład powinno być tak, że dla chętnych ta praca? Dla chętnych ta praca w niedzielę? Jest 3000 chociaż tak standardowo? Nie ma. Czyli koło 2. I da się żyć za 2000? No musi. Czyli pani nie lubi narzekać, bo ludzie mają po 4 i narzekają. Nie lubię. Jak powinna wyglądać ta 14 według pani? 14 według mnie? Tak. Czyli powinna być cała, bo ten podatek drugi raz zabierają, tak? No a co on innego lubi robić? Kraść tylko i do swojej kieszeni pchać, nie? Tylko... Czy pani nie zadowolona pani z tego rządu? Lepszy poprzedni, czy ani ten wyda pani? A ja wiem. Wie pan co, teraz to tak nachachmęciły, że jeden na drugiego. Jak pani myśli, oni są dogadani, że tak powiem, czy bo tak, albo jedni, albo... Nie wiem, nie tak, powiem. Ja się zmieniałem 4 lata i to nie ma... Musiałabym tam siedzieć w tym rządzie, to bym wtedy wiedziała pewno, no. A że wszędzie same złodzieje, no to wiadomo, każdy coś ukradnie, ale to już na potęgę. Jak pomóc emerytom, żeby im się lepiej żyło? No a ktoś powiedzmy 2000 tutaj ma, to jak ma przeżyć, jest sam powiedzmy. A tam przeżyje za 2000, jak tu mieszkanie i wodę, no właśnie, i wszystko no, trzeba... Mieszkanie 700, tam leki 300, gdzie woda, gaz, prąd, ubranie jakieś... Zresztą jedzenie. Wie pan co, nawet jak się jest we dwoje, a jedno i drugie chore, to też jest ciężko. Czy co, leków nie ma darmowych dla pani? A jakieś tam jedne mam, ale takie groszowe, nawet co? Nie wiem które. Jak idę, a pani dużo wydaje na przykład na leki, czy nie dużo? No tak ponad 100 zł, a z kolei na męża wydaje... Ponad 200. Ale na co najwięcej idzie u pani? Czynsz czy te rachunki? Czynsz to ja mam swój dom. No ale to jest też... Opał znowu, tak? Też opał. No na węgiel. Węgiel. Dużo ton tego węgla? A no to tak 3 tony to lekko. A ile teraz tona kosztuje, bo się irytuje? No zależy. 1400, 1600 i więcej. No ktoś ma prawie 1500 i mieszka w domu. Na sam węgiel. Nie ma mowy, nawet nie ma mowy. No, pani wspomniała 1500 i mówi, że właśnie musiała chyba jeść tam metr. Jest 3000 chociaż czy... Ja to mam 2500 z wszystkimi dodatkami. Tragedia. I mieszkam w prywatnym domu. No jeszcze lato jako tako ja dużo nie jem, ale teraz będzie ogrzewanie gazem. Ciężko, bardzo ciężko. Woda, prąd, dożyje wszystko po 50%. Gorzej jest jak było. Do tego rządu. Gorzej jest jak było. Dlaczego, ile było lat pracy, że taka emerytura? Ja miałam 33 lata, z tym, że jeszcze wzięłam sobie, bo mama miała pole, a ja chciałam odejść wcześniej, bo akurat... Czyli powinna być większa emerytura za tyle lat? No powinna być. 36 lat prawie przepracowałam za nauczycielstwo. Jest 5 tysięcy? Wie pan co? Nie, ja ile jest? 2,5? Połowę. 2,5. Da się żyć za 2,5? No musi się żyć, no co pan no, pyta się. Jak pan na przykład jest sam i płaci 600-700. No to znaczy... Leki 300-400, to już 1000 nie ma, tak? Ja nie mieszkam w bloku, ja mieszkam w prywatnym domu. Ciężko. I akurat... Bo mieszkałam z siostrą, ze szwagrem, one poumierały, no ale jeszcze... To na co najwięcej jeździł pani? No na co? No przecież muszę światło zapłacić, gaz, woda. No ile na to idzie? Na przykład na te trzy rzeczy ile idzie tak około? Kilkaset złotych, no z 500 złotych idzie? No nie idzie. Nawet nie wystarcza na te opłaty wszystkie. Jak przyjdzie zima, to koniec. No właśnie, pani węgiel, tak? Bo pani dobrze. Mam teraz...